serdecznie dziękuję Wam za tą pozytywną wibrację i piękne uczucia, którymi nas obdarzacie. Bielawo, kocham Was, mimo iż jestem tu pierwszy raz, macie moje serducho. Dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam za ten piękny, za to piękne wydarzenie. Salut. Dawid Albaj. Powiem Ci o miejscu, gdzie zawsze jest ciepło, gdzie ucieszone michy zacieszają nawet deszczu. Kto był tu raz, zrozumie, o czym mowa, bo w Bielawie przed deszczem nie musisz się chować. Pośród gór i lasów płynie potęga basu, nigdy nie zapomnisz skręconego tutaj czasu. Tych ludzi, klimatu, miejscówek i koncertów, wszystkiego tego, co sprawia, że wrócić chcesz. Regałowisko już za nami, jaka była ta edycja? Ta edycja wnosiła kilkanaście drobnych zmian i to były zmiany organizacyjne, jak i również zmiany kosmetyczne, zmiany firm. Wszystko staraliśmy się dopiąć w taki sposób, aby to wszystko zagrało. Wszystko, co mieliśmy zaplanowane, zostało zrealizowane pod kątem technicznym, administracyjnym, pod kątem organizacyjnym, technologicznym, produkcyjnym. Wszystko wyszło tak, jak zostało to założone. Ludzie wyjechali zadowoleni z festiwalu? To już trzeba pytać się ludzi. Do nas docierają komentarze, docierają do nas maile, które są bardzo pozytywne. Nie otrzymaliśmy żadnej negatywnej informacji ze strony publiczności. Jeżeli chodzi o organizację festiwalu, zdarzyły się oczywiście jakieś tam ustne przekazania, że coś tam nie poszło tak, jak powinno być. Od razu to korygowaliśmy, aby wszystko było w jak najlepszym porządku, w jak najlepszym stanie. Ile osób bawiło się na festiwalu? Tegoroczna frekwencja przekroczyła frekwencję z roku poprzedniego. Wynosiła ona około 5000 osób. Artyści wyjechali również zadowoleni jak goście? Tak, wszystkie agencje artystyczne, które z nami współpracowały, firmy, czy też firmy bookingowe, właśnie impresariaty, wszyscy wyjechali zadowoleni. Mamy również telefony od tych firm, mamy telefony od samych artystów bezpośrednio, którzy nam dziękują za wspaniałą organizację w tym roku, że są naprawdę pod dużym wrażeniem tego, co zostali tutaj na miejscu w Bielawie. I publiczności, i pracowników, i techniki, to jest cały sztab ludzi, ponieważ przy festiwalu pracowało blisko 150 osób. Więc ci wszyscy, którzy byli, doprowadzili do tego, że ten festiwal wyszedł tak jak wyszedł, czyli bardzo pozytywnie. Regałowisko to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Jak to wszystko wygląda? Tak naprawdę wszystko zaczyna się już jesienią. Skończył się teraz festiwal w sierpniu, już powolutku mamy pewne pomysły na rok przyszły. Wszystko oczywiście też zależy od budżetu, na który czekamy, bo to wiadomo, na koniec roku ustala się budżet. Gdy budżet mamy zaakceptowany, następuje już wtedy realizacja umów, zaczynają się pierwsze zaliczki, zaczynają się sprawy już typowo logistyczno-organizacyjne. Jest to naprawdę prawie 10 miesięcy ciężkiej pracy. Już nie mówię przy samym festiwalu, ale organizacyjne. To jest mnóstwo telefonów, to jest mnóstwo maili. Teraz podliczyłem maile z regałowiska 2015, tak z czystej ciekawości. To wyszło ponad 3,5 tysiąca samych maili, które otrzymaliśmy. No nie zliczałem tych, które po prostu my żeśmy wysłali i odpowiedzieli komuś. Za rok 18 edycja regałowiska. Możemy znaleźć jakieś już pewne szczegóły? Mam nadzieję, że odbędzie się festiwal po raz 18. Ciężko nam teraz mówić, ponieważ nie mamy jeszcze pozapinanych wszystkich spraw formalnych z tego roku, ponieważ faktury, jakieś rozliczenia, umowy cały czas jakby napływają do nas. Gdy tylko zamkniemy tegoroczny festiwal, od razu weźmiemy się za organizację festiwalu w roku przyszłym, ale wydaje mi się, że to jeszcze za wcześnie, aby jakieś deklaracje czy terminy składać w tym momencie. Dzięki komu ten festiwal się odbył? Dzięki tym wszystkim ludziom, którzy pracowali. Dzięki technice, dzięki artystom, dzięki agencjom, agentom, managementom, dzięki wolontariuszom przede wszystkim. Ogromny sztab ludzi, dla tych ludzi wielkie ukłony. Wykonali kawał ciężkiej fizycznej pracy, od kopania dołków po kable, po naprawę ogrodzenia, po obsługę artystów. To naprawdę wielkie wyzwanie dla tych osób, ponieważ przeważnie to były osoby młode, a musiały pracować dosyć intensywnie przez ten czas, no jak my wszyscy. Także ten festiwal odbył się dzięki wszystkim.
dzięki nam, dzięki Wam, dzięki mediom, dzięki sponsorom, dzięki oczywiście Urzędu Miasta w Bielawie, bo to przede wszystkim cały sztab ludzi, którzy pracowali, którzy nawet mieli tą najmniejszą cegiełkę w postaci jakiegoś tam newsa, w postaci jakiegoś linka, dzięki nim ten festiwal się odbył i bardzo się cieszymy, ponieważ bardzo dużo firm stoisk wróciło po raz kolejny do Bielawy. I feel like there is summertime in January. As long as I'm with you, nothing can go wrong. As long as I'm with you, nothing can go wrong. Marko z tej strony Bobłan, pozdrawiam serdecznie całą Bielawę i wszystkich festiwalowiczów. Bang! Halo, siema Bielawa, tutaj Rada Paja, pozdrawiamy wszystkich, bawiliśmy się cudownie, mamy nadzieję, że będziemy się widzieć. Kochajcie się, bawcie się ze sobą, do zobaczenia! Mua! Jako organizatorzy regałowiska w Bielawie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom miasta Bielawa za wyrozumiałość, szczególnie mieszkańcom ulicy Wysokiej oraz Korczaka za to, że nas wspierali i za to, że wytrzymali te dwie nocki koncertu. Mam nadzieję, że dużo problemów nie przysporzyliśmy i dziękujemy i wielkie ukłony dla Was. Jestem bardzo zadowolony z tegorocznej edycji regałowiska. Wysoki poziom artystyczny, fani byli zadowoleni, było ich w przeciągu 3 dni kilka tysięcy. Przy okazji dziękuję fanom, zapraszam na przyszły rok. Dziękuję również organizatorom, przede wszystkim Mokis, Osir, wszystkim ludziom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia. Mam informację, że również nie było jakichś szczególnych incydentów. Wiele osób bawiło się, słuchało muzyki. Cieszę się, że bielawianie i goście dobrze się przez 3 dni bawili.